Hej, siemano, z tej strony Mikrus. Dziś wracamy do Wiedźmina III. Dlaczego nagrywam z powrotem Wiedźmina III? Głównym powodem jest to, że nie mogę w tym momencie zagrać w Ark Survival. Dlatego, że ja zaktualizowałem grę, a serwer, na którym gram, jeszcze jej nie zaktualizował i nasze wersje się nie zgadzają. Także dopiero będę mógł zagrać, gdy zaktualizują grę na serwerze. Wcześniej właśnie robiłem sobie przygotowania do odcinka, niestety wyskoczyła ta aktualizacja. No i teraz muszę za tym czekać. Ale nie będę wam teraz mówił, co zaplanowałem na odcinek. Boże, zapomniałem. Zapomniałem, żeby mieć mnie się można kraść. O, fuck, dobra. Z przyzwyczajenia. Fuck. Dobra, to co, chyba wczytam grę od nowa, no. Chyba nawet nie będę miał wyjścia. Dobra, jestem ponownie. Tym razem nie będziemy nic tutaj kraść. Arku, być może uda mi się jeszcze dzisiaj nagrać jeden odcinek z Arka, jeżeli zaktualizują ten serwer, jeżeli nie, no to trudno. Prawdopodobnie, jeżeli dzisiaj mi się tego nie uda zrobić, to nagram kolejny odcinek dopiero po weekendzie, bo w weekend wyjeżdżam na działkę i mnie nie będzie. Czy ja mogę tutaj już... Nie, no, nie mogę, bo już się czepiają. Przeskoczmy sobie tam. Okej. Okay. Będę móc wszystko wziąć. Generalnie muszę sobie trochę sterowanie przypomnieć. A jeszcze to mogę otworzyć. No, dawno nie grałem w Wiedźmina. A z Arka jest trochę inne. Teraz pytanie, czy ja tam doskoczę z powrotem. Tam to się wydaje być trochę wyżej, no ale spróbujemy. Dobra, dałem radę. W ogóle generalnie zobaczmy sobie, jakie my tu mamy zadania. Naprawdę nie pamiętam nic. Poszukiwania... O, to też jest całkiem ciekawe, ale ja mam dopiero pierwszy poziom. To nie, to na razie to zamkniemy. Zadania poboczne to są kolekcja kart, także nic ciekawego. Spytaj myśliwego, gdzie znalazł ciała. No okej. Okay. Mapa świata. Zobaczmy, gdzie to jest. Tu mamy znaki zapytania. Tu mamy znaki zapytania. Okej. Okay. Myśliwy jest tutaj. No to myślę, że pojedziemy sobie tą trasą. Obczajmy sobie, może tędy jak będzie się dało przejechać, to przejedziemy przez te bagna. Obczajmy sobie te znaki. Ten też. I udamy się do tego myśliwego. Zobaczymy, ile mi to zajmie. Muszę sobie włączyć stoper. Zapomniałem tego zrobić wcześniej. Ok. Złazimy na dół. O, nie będziemy tak robić. Dobra, jest gdzieś ten nasz koń. Aha. Szybką podróż zablokowałem. Dobra. Znam temat. W którym się przywoływało konia? Chyba X-em. Tak jest. Zwykle pojawiła nam się gdzieś za plecami. Cesarz nas poprowadzi prosto na nowi. Dobrze, z powrotem zagrać Wiedźmina. Dobrze, z powrotem zagrać Wiedźmina, bo ponieważ długo już nie grałem, zapomniałem, jaka ta gra jest dobra, a nie przeszedłem jej całej. Dobra, widzę, że tutaj przez bagna będziemy mieli trochę zabawy. Może to się schodziło. Może ja się pobawię z nimi. A i to było nie tak miało być. Dobra, najpierw sobie rzucę Quena. Bieramy igni. I pobawimy się z tymi gnojcami. Zapomniałem, że tu trzeba dużo uników robić. Zablokowywało na wszystkim tu. Okej.
Oko podpora. Kład podpora, dobra. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Dawno nie grałem w Wiedźmina. Nie wiem, jakie tu mam ustawienia dźwiękowe. Wykorzystałbym sobie jedną z tych beczek i z tych oparów trochę też bym sobie wykorzystał, żeby ubić tego gnojca. To tak, żebym ja w to nie wpadł. Okej. Unik. A ten chyba się robi. Tak, tak jest. Bierzemy to, co z niego zostało. Tu jakiś trup leżał. Mogę go zlutować? Nie bardzo. Dobra. Idziemy dalej. Zobaczmy, co tu mamy za roślinkę. O, co rebelki. Nie wiem, czy to mam, ale bierzemy sobie. Tu mamy jakieś rozwalone tam. Jest lód jakiś. Proszę, galchemiku, salatera. Woda księżycowa, okej. O, coś lepszego. Tu jeszcze zostało jeszcze jeden woreczek. Okej. Są jakieś ruiny, zobaczmy, może jeszcze coś w tych ruinach się znajdzie. Nic ciekawego, tam mamy jakieś potwory. Dobra, właśnie jakieś bym sobie musiał, którym się tutaj używało. Demów F, okej. O, mamy miód. Weźmy sobie miód. Z tego co wiem, można go sprzedać u zielarki za lepszą cenę niż u innych sklepikarzy, czy jak to tam nazwać. Także pozbierajmy sobie. Ja chyba nie mam zbyt dużo hajsu, oczywiście. W końcu początek gry. Dobra. Gdzieś tutaj była. Był ten znak zapytania. Oj, w prawo muszę się trochę udać. Jest. Strzeżony skarb. Przez kogo on jest strzeżony? Nikogo tu nie widać. I kto miał tego skarbu strzec, bo nie widzę. No dobra. Nic tu nie było. Przejdę się jeszcze tutaj, zobaczę. A nie, tu jest koniec mapy, trzeba wracać. Dobra, lecimy w tamtą stronę, były chyba kolejne. Nie będę już przywoływał płotki, ponieważ tu gdzieś. No, tutaj się coś bije. A tu mamy ten jeden z tych znaków, okej. Ach. Ach. Bardzo szybko poszło. Którym się tu? Aha, prawie się blokowało, okej. Łucznicy mnie zawsze najbardziej denerwują, egzekucja. Pak, pak, ktoś ma dwuręczną broń, dobra. Wszyscy śpią, śpią. Lutujmy ich. Okej. Sadło, skąd się wzięło tu psie sadło? Może ubili jakiegoś psa wcześniej? Co my tu mamy? Schemat temerski puginał. Odwrót katakana. Katakana dobrze przeczytałem? Tak, katakana. Dobra, tego jednego gościa jeszcze nie zlutowałem. Jest bok. Mhm. Tam coś słychać. Ej, bo te pszczoły mi damage zadają, no ja widziałem. Mamy takie rzeczy, dobra, jeśli nie spadnie. Odnowię sobie pse. Zobaczę, co ja tu w ogóle podniosłem. O Boże, ile ja tu mam złomu. Jaki mam udźwig, zaraz nie będę mógł nosić niczego, także trzeba będzie to zaraz podjechać do jakiegoś kowala. O, mamy lepszy pancerz. Porównanie. Nacięte mamy mniejsze, obuchowe mamy mniej, nie, to jest większe, sorry Boże, nie tak patrzyłem.
Większe obrażenia kłute nie ma tutaj na tej starej, ale są od żywiołów i przez potwory. No ale tak czy siak ten ma więcej, także zakładamy. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, nieważne. Dobra, gdzieś tu mieliśmy jeszcze obok jeden znacznik. Tutaj jest, ale jest jeszcze jeden tutaj do tyłu. Używamy płotkę, a nie podoba mi się to, jak on wygląda. Co to jest? Łanie. Tam coś mamy, jakieś zwierzę, a to są wilki. E, dobra, z wilkami nie będę się narażał. Poziom paniki. Jak ten poziom paniki osiągnie wystarczająco wysoki level, że tak powiem, to wtedy ten nas zrzuci. A wilki bardzo mocne jest. Niektóre od razu ubija. Dobra. Uwaga, zabijemy i zostało tylko ten wilk. Nie ma go. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Dobra. Pozbierajmy sobie z nich rzeczy. Nie, z nich nie ma psiego sadła. Myślałem, że to z dzikich psów jest. Czasami to psie sadło się też przydaje. Już nie pamiętam do czego, ale tam gdzieś widziałem później, że się przydaje. Miejsce tu mamy mocy. Miejsce mocy, czerpuj. Super. Korzystajmy sobie z niego. Punkt umiejętności, dobra. W którym się włączało postać, nie wiem. Przełączmy sobie tutaj postacie, nie. Postać jest. Ile mamy punktów? Jeden punkt. To zwiększmy sobie to, nie mamy innych okien otwartych, także zwiększamy sobie to. A nie tak. Ulepsz umiejętność, dobra. Lecimy z tematem dalej. Płotka gdzieś tam spieprzyła. Jedziemy teraz na lewo. Gdzie ona jest? Co to było? Upiór. Tego się nie spodziewałem. Kuina użyliśmy. Oj, teraz się musi Irden odnowić. Gdzie ten upiór jest? Nie wiem, czy ja go ubiję, że to level ma jebany. No chodź, chodź, kolego. Ale ja cię uderzę mocniej, no chodź. Chodź, 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 tutaj ma specjalne pomieszczenie. Dobra. No już pis bestiariuszu, mniejsza z tym. No, całkiem spoko. Co to było? A mogę sobie zaczerpnąć jeszcze raz. W ogóle jaki znak mi zwiększyło? Znak akcji. Który to był znak akcji, bo już nie pamiętam. Umysł przeciwników, to niezbyt ciekawe, nie lubię tego używać. Dalej. Siadamy na konia i jedziemy. To było gdzieś w tamtą stronę. Ten tego, tak jest. Można to zlutować? Jedź, płotka! Jedź, płotka! Teraz wolno. Oczywiście, że można. Ja nie opuszczę takiej okazji. No, czyste srebro, zawsze się przyda. Nie ma to tamto. Odpocznij. Tego. Kurde, dobra. Muszę zejść, bo... Tu się przyda, że przyda ten, lutować parę rzeczy, pobiegnę już sobie na nogach, bo to chyba jest niedaleko już. Cholerni wiedźmini. Coś tu powiedział, bydlaku? Co chwilę nas ktoś obraża w tej grze. To jest chyba już tutaj. Dzikie psy? Nie, wilki. Odeszły. Uuu, ręka leży ucięta, super. Co my tam mamy? Gule.
Nie pamiętam już, na co były gule, upiory, nie upiory, trupojady, gul, tylko na olej przeciw trupojadom nie mam chyba czegoś takiego. Nie mam chyba żadnego oleju. Nie mam. Alchemia, olej przeciwko trupojadom. Mogę zrobić, proszę. Dało się wykonać. Ekwipunek sobie nałożymy. I na 20 ataków mam zwiększony damage przeciwko trupojadom. Dobra, chodźcie tutaj, was sobie zbiorę. Wow, bijecie dosyć mocno. Ciebie wykończę. Chodź. What? Nie zrobiłem. Boże, nie zrobiłem tego. Uniku. Dobra, jestem z powrotem. Musiałem tam po wszystko, co wcześniej zrobiłem, zrobić ponownie. Bo nie zapisałem gry. Teraz pójdzie mi trochę lepiej. Już wczułem trochę tego Wiedźmina, bo jednak różni się to od innych gier. Dobra, chodźcie tutaj do mnie. Dałem tym razem radę. Zobaczcie, oczyściliśmy jakąś taką małą osadę i zaraz ludzie się tu wprowadzają. O, pojawiły się nawet narzędzia. I dostałem kolejny poziom, dobra. Składniki mutagenne, ok, przejdźmy sobie, co tu mamy, 50 do żywności, no to sobie... czyli jak dopasuję, umieszczę tu umiejętności zielone, czyli alchemiczne, będą się jakoś potęgować. Dobra, ale nie mam żadnych umiejętności zielonych, to raczej nie będę miał na razie, bo doładowało wszystko w walkę. Ja mam kolejny punkt umiejętności, ale mam też nowe okno. Nie wiem, czy się nauczyć kolejnej umiejętności, czy ładować wszystko w to. Tu mamy też takie coś jak z maksymalną żywotność większą, ale jest takie coś jeszcze jak technika szkoły kota. Dobra, na razie zmaksymalizuję to. Ja mu pokażę, co się stanie z tym płotkiem. Nie mogę powiedzieć. O, to jest właśnie wiedźmin. Dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy, co tu się zmieniło w ogóle. Pojawili się ludzie, mamy następkę. Użyjmy sobie, ulepszy się nam broń. Tu w góli ja wziąłem rzeczy, chyba wziąłem. Wejdźmy sobie do tych chat. Nie no, oczywiście za oczyszczenie. O, jakieś glify i nie dostałem. Za oczyszczenie tych chat to i trzeba wziąć zapłatę. Nie ma to tamto. Za darmo nie wyżyjemy. Dobra, co tu się jeszcze zmieniło? Mamy kolejnych ludzi. Kupiec. O, witajcie! Ale ma pingle. Pokaż mi swoje towary. Boże, jakieś chwasty same ma.
Ja w sumie to mógłbym mu śmieci opchnąć. A może i dostanę mniejsze pieniądze niż u Kowala bym to sprzedawał, ale nie chcę mi się tego nosić. Spacją się sprzedaje, okej. Będzie szybciej. A i tego nie chciałem sprzedawać. No dobra, niech już mu będzie. Co to jest za miecz? Obrażenia mniejsze. Pach. Ty, to jest ta lepsza zbroja, nie założyłem jej tym razem. Glify zostają. Co ja ci mogę sztuk opchnąć? Jakieś śmieci bym ci opchnął. Ile mam dźwigowania? Ja w sumie nie będę mu tego sprzedawał na razie. Bo no, te śmieci niektóre można też rozbierać na czynniki, także na razie mu nie będę nic sprzedawał. Od niego mogę coś kupić, czyste srebro, ale niepotrzebne mi to jest, także darujmy sobie. Dobra, spadł ma gościu. Tu widzę, że mamy osy. Chciałbym to zrobić, ale oni tutaj stoją i nie mogę. Dobra. Paliłem to? Nie. Teraz powinno się spalić, okej. Część bogowie na robotę! Plastry miodu, dobra. Coś tu mogę zlutować. Jedynie jakieś krzaki. Tej beczki nie da się, tam jakieś psy pewnie biegają tu też. Dobra, zobaczmy co my tu dalej mamy do roboty. O, tutaj jest chyba ta zielarka, tak jest. Od razu się do niej przejedziemy. Tu mam jeszcze dwa znaki, minęło dopiero 17 minut, może trochę więcej odcinka. Czyli wjeżdżamy najpierw do zielarki, jadę jeszcze zobaczyć tamte dwa znaki zapytania. I pojedziemy do tego myśliwego. Ja mam w ogóle jakieś trofeum przy sobie? Mam, ze spódnicy, ale nie widać tego. Aha, to w worku chyba jest ta głowa, tak? Dobra. Tam zostawiłem jednego gula, nie zabrałem z niego, ale nie wiem, co tu mamy, wilka. Samotny wilk. Tak, no i Igni wilka takiego 5. level zabija od razu. Dobra, do tej zielarki pójdę już z buta, ona jest po drugiej stronie tego wzgórza. Trochę chwastów tu ma. Można sobie zebrać. Niektóre są rzadkie, które się nie spotyka. No proszę, proszę, co za widok. Dobra, porozmawiajmy z nią. Dobra, zacznijmy od tych. Powiedz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Velander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się mijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy... Kisiel w majtach. A potem on rzucił mnie. Nenelkę nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Czyli teraz jesteś zielarką na zadupiu. Dobra, znaleźć jakąś Klarę. Klara to chyba była ta... Laska... Mało powiedziane. Klara była moją może niech dokończą. Jedyną bliską mi osobą w całym Białym Sadzie. Do czasu, aż jej mąż Volker pokłócił się z dziedzicem. Zabrał wtedy całą rodzinę. Założył w lesie drugą osadę. Dziedzic pojechał tam z całą świtą nakłaniać ich do powrotu. Miało być po dobroci, ale... Sam widziałeś. Podobno Klara powiedziała coś o synu dziedzica, Florianie. Coś, co go rozwścieczyło, ale czy to prawda? Sporo tu nieszczęść, jak na taką małą wieś. W każdej wsi tak jest, choćby najmniejszej. Wystarczy popytać, ale żeby nie kończyć tak łzawo, masz na pociechę.
Czyli tak jak mówi, chciałem powiedzieć, Klara to była ta laska, która została powieszona w tej studni i bo, tak. Zamieniła się w tą południcę. Południca chyba. Dobra, zapytałem się o Gryfa. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Spróbujmy jej pomóc. Spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli potem jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Dobra. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Co ona tu ma? Jakiś Leaf Queen? Nie przyda mi się to na razie. Receptury jakieś ma. O nie, no nic mi się nie przyda tych jej rzeczy. Czy mogę jej coś sprzedać? Gdzie jest ten miód? Jest. U niej sprzedaję za... 18,1, tak? Tak. Sprzedajemy wszystko. Kupiec nie ma wystarczająco, ok. Czyli mogę sprzedać je tylko 9, dobra. Chciałbym coś od niej kupić. W sumie może kupię ten z Gryfa. Gdzie on jest? Ten z Gryfa mnie zaciekawił. Sprzedajmy resztę. Dobra, idziemy od niej. I wiecie co? Czekaj, mogę tu coś zlutować? Wiem wszystko, co się da, pamiętajcie. Tak się zostaje bogatym w Wiedźminie. Dobra, płotka, chodź tu. I wiecie co? Pojadę od razu do tego myśliwego, ponieważ... wychodzę niedługo z domu, nie zdążę zrobić pojechać do tych znaków i jeszcze do myśliwego, także lecimy prosto do niego. Jedź, płotka! Będzie taki odcinek z zadaniami pobocznymi, to znaczy pobocznymi tymi miejscami takimi nieodkrytymi. Gdzie to mnie teraz pokazuje? Boże, patrz na to. Na tą minimapę, a to nas tak chujowo prowadzi. Dobra, to chyba jest ta chata. Tak jest. Odpocznij. Dobra, muszę się z konia. Jest tam kto? Pewnie poszedł upolować. Zapięte. A czy da się wyważyć? Chyba nie. Nie da się. Spokojnie, płotka. Dobra. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Mysław. Dobra, szukamy Mysława. Oj, nie tu poszedłem. Dobra. Mysław, gdzie jesteś? Mogę coś badać? Nie, czym się wydawało. Dobra. Mysława, już widzę cię. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejszy. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Już zapomniałem. Polują, żeby zaspokoić głód. Jakie geroz nacięte teksty. Zupełnie jak ludzie. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwo? Nie wiem czemu, ale broda Geralta wygląda na trochę zieloną. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znam? Ustawień graficznych, nie wiem. Przez Gryfa?
A, już rozumiem. Wyście Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Dobra, pomożemy. Nie, Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach. Ale zdech za późno. Znów kogoś dopadnie. Straszne, no. Straszne, że przejął się tylko tym, że kundla tylko kopną. A tym, że gwałcą. To normalne. Normalna rzecz. Boże, nie ten znak mam wybrany. Wyszedł sobie nieszkodliwy. Tamtego dobił Mysław. Nasz wspaniały myśliwy. Dobra, chodź tu. Chyba mu się nie poszczęściło. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. Zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Goddammit! Mysław, kurwa, mać, nie spodziewałem się tego po tobie. A Florian się... Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Mysław, nie. Po prostu nie spodziewałem się tego. Stary czas. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Wiesz coś o tym Gryfie? On niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Dalej, Mysław, prowadź. Za to ty dla Gryfa jesteś w sam raz. Jak my biegniemy szybciej, on wtedy też biegnie szybciej, także... Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet Gryf nie zoczy. Wolę, jak Mysław biegnie przede mną, bo teraz to już mu nie ufam. Jak biegł za mną, to bałbym się o moje tyły. Okej, niezły tu rozpiździa jest. To tu. Jeden leżał tam, pod pińkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Zaraz! To nie pierwszy Gryf, z którym mam do czynienia i... No jeszcze chwila. Oby tak było. Bywajcie. Dobra, ja muszę się śpieszyć, bo wyjeżdżam za chwilę. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale Gryf im przerwał. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Mamy jakieś skrzyneczki. Okej, tam jakieś psy są. Co?
Właśnie tam Geralt. Nie odpierdalaj maniany. Dobra, nie wiem, tematem. Czy raczej to, co z niego zostało? Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniosł. I długo umierał. Dużo z niego nie zostało. Kości. Krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Chciałbym zbadać to gniazdo, ale nie mogę. Dobra, zbadajmy więc gryfa najpierw. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Dobra, dziwię się, że gryf atakuje ludzi, jak zajebali mu kobietę, to teraz się mści. Przygotowanie do walki, okej. Dobra, na dzisiaj kończymy w tym miejscu odcinek. Ja muszę już spadać. Może nagram jeszcze dzisiaj kolejny odcinek z Arka. Jak mi się nie uda, to nagram kolejny odcinek z Wiedźmina. Do zobaczenia, cześć.